Kochani, jeszcze raz wracam do tematu rada. Rada to jest, to nie jest pomoc. Rada jest to fantazja, którą można komuś dać w prezencie. Można komuś dać radę i ta rada może być albo dobra, albo zła. Czyli jeżeli potrzebujesz rady i się zwracasz do kogoś o radę, to możesz dostać albo bardzo dobrą radę, albo bardzo złą radę. Ale informuję, uwaga was, informuję o bardzo ważnym zjawisku, że rada, oprócz tego, że może być bardzo dobra lub bardzo zła, to jeżeli dajesz tę radę, to ta rada może mieć jeszcze dwie różne znaczenia, wartości. Rada może być chciana lub niechciana. Jeżeli komuś dajesz radę, o którą cię prosi, jest to rada chciana. Natomiast jeżeli komuś dajesz radę, może to być najlepsza rada, ale jeżeli ta rada jest niechciana i ktoś cię wcale nie prosi o radę, to nigdy nie jest dobra rada. Dlatego, że nigdy nie zostanie zaakceptowana. Dlatego pamiętaj, komuś dajesz radę, to tylko wtedy, kiedy on cię o to prosi. Nie dawaj ludziom rad, jeżeli cię o to nie proszą, bo nie tylko, że ta rada będzie niechciana, ale również ty będziesz niechciany.